wspólnie z Marcinem Januszkiewiczem na przykład grywamy taki spektakl piosenki z górnej półki, ale występują też pod takim dużo prostszym tytułem Osiecka Młynarski Przybora. Wyreżyserował i zaaranżował to wszystko, jakby wymyślił, spiął pod względem scenariusza i w ogóle wymyślił Andrzej Strzelecki. Andrzej Strzelecki, który teraz niestety walczy z choróbskiem, z rakiem i bardzo też staram się robić wszystko, żeby jakoś wspomagać zbiórkę pieniędzy na leczenie w Stanach, bo okazało się, że pojawiło się leczenie tego nowotworu płuc, więc mam nadzieję, że on ma bardzo wielką wolę walki, więc kochani, też do was prośba, jeśli możecie, jeśli chcecie, jeśli macie taką możliwość, jeśli was na to stać, to ja was będę zachęcać do wpłaty choćby najmniejszej złotówki. I wiesz, spotkałam się z jakimiś bardzo brzydkimi komentarzami na ten temat, więc od razu powiem wszystkim hejterom, że nigdy takie zbiórki nie giną i nigdy nie idą, wiesz, w pustkę, bo nawet gdyby się cokolwiek zdarzyło, to są pieniądze, które po prostu zostają w Fundacji Rock and Roll i przechodzą, że tak powiem, dalej. Więc to warto pamiętać, jak się tak głupio hejtuje, wiesz, takie zbiórki. Właśnie, a być może nie wszyscy wiedzą, a ty chyba o tym temacie wiesz więcej, bo już go zgłębiłaś. Co zdrowotnie jest właśnie? No. To jest nowotwór płuc. To jest nowotwór płuc i właśnie wdrożono, to znaczy wprowadza się taką eksperymentalną terapię w Stanach Zjednoczonych, ale ona istnieje tylko w Stanach i jest po prostu potwornie droga i ten lek potwornie drogi w tej chwili, myślę, że zbliża się ta zbiórka do tego, żeby jakąś taką uzyskać kwotę na pierwszą dawkę, na pierwszą turę leczenia. Więc to już jest bardzo pocieszające, biorąc pod uwagę wolę walki profesora, to mam nadzieję, że to już jest taki pierwszy krok, wiesz, do tego, żeby było dobrze. Bardzo w to wierzę. Wiem, widzę z doświadczenia, jak bardzo ważna jest w ogóle w każdej takiej, wiesz, chorobowej sytuacji psychika, więc też takie wsparcie, prawda? A chyba wszyscy to, co możemy zrobić, to najmniej, to chyba możemy po prostu przesłać pieniądze, żeby wesprzeć osobę, która ma wolę walki i chce żyć. Myślę, że w momencie, kiedy wiesz, 100 tysięcy osób wysyła jedną złotówkę, to jest 100 tysięcy złotych, nie? Więc dlatego też to jest, wiesz, to jaką media społecznościowe mają moc, to jest niesamowite i nieraz już się o tym przekonałam i dlatego bardzo, bardzo chętnie, jeśli tylko mogę, wspieram nie tylko, wiesz, mojego profesora, którego znam ze szkoły teatralnej, który jest fantastyczny i z którym pracowałam później przez lata, ale też osoby kompletnie mi nieznane, które się do mnie zgłaszają, często w bardzo dramatycznych historiach. Wiesz, czasami doczytanie tej dramatycznej historii jest trudne do końca, bo jest tak wstrząsające. A czy wiesz, jaką kwotę już zebrano, ile potrzeba, żeby zrealizować tą terapię? Wiesz co, ja to śledziłam bardzo na samym początku i tam już zbliżała się ta kwota wtedy do 100 tysięcy, więc na pewno już jest teraz ponad 100 tysięcy, a 100 tysięcy to będzie, 100 tysięcy z kawałkiem to będzie kwota potrzebna na tę pierwszą turę leczenia. Kurczę, to już jest kolejna taka zbiórka, gdzie się okazuje, że żeby ktoś się wyleczył, to musi gdzieś za granicę lecieć. Jak to jest? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego w Polsce nie ma dostępu takich metod? To jest... Wiesz co, to jest chyba kwestia tego, że po prostu tam chyba ci lekarze w ogóle eksperymentalnie pracują nad tym leczeniem, więc chyba nie da się tego po prostu tak szybko przetransportować tutaj. Wiesz, oni muszą to sprawdzić. I to są, to jest po pierwszych badaniach i teraz zbierają po prostu chorych, których będą starali się w ten sposób leczyć. Będą, no... Tak jest, że te pierwsze osoby, które się tam zgłaszają na to leczenie, w pewien sposób to są zawsze eksperymenty i oni też są, to też jest potrzebne do tego, żeby ci lekarze się dowiedzieli, jak ten lek funkcjonuje, tak? Na kogo, jak funkcjonuje, bo wiadomo, że oni też zbierają te dane, więc tak naprawdę, wiesz, no każde takie eksperymentalne leczenie to jest nauka i kolejne doświadczenie dla tych lekarzy, żeby jak najszybciej wprowadzić i rozpropagować takie leczenie później dalej.
Więc teraz no mam taką wspieramy nadzieję. Coś, wspieramy, wpłacając też tę kasę, wspieramy coś, co tak naprawdę później może się stać dużo bardziej dostępne. Bo na przykład leczenie tego SMA typu pierwszego, w które też się angażowałam przy okazji kilku dzieciaków, które istniało tylko w Stanach, w tej chwili już zostało dopuszczone został ten lek dopuszczony w Europie. Więc, a już lekarze będą wiedzieć więcej, bo mają informacje od tych ze Stanów. I to tak działa, wiesz. Właśnie, oby ten transfer wiedzy jak najszybciej na świecie występował i żeby polscy lekarze mogli leczyć ludzi, bo każde życie jest warte. Więc też apeluję tutaj do wszystkich widzów, słuchajcie, wpłacajcie pieniądze. Link chyba do tej jest do tego na można... moim Instagramie w bio. Także kochani, klasycznie zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka, no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.